Witam Was, wspaniali ludzie, na kryptonowinkach, czyli na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Dzisiaj lecimy już z normalnym głosem, bo wczorajsza zmiana głosu nie przypadła Wam do gustu. Dobra, zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi 16 826 dolarów i 28 centów i praktycznie nie zmieniła się w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast cena Ethera wynosi 1221 dolarów i 31 centów po wzroście o 0,76% w ostatnich 24 godzinach. Indeks Fear and Greed wynosi obecnie 27 punktów i spadł od ostatniego odczytu o 1 punkt. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że mniej więcej jest porówno, chociaż nie, przewagę mają tokeny rosnące. No i jeżeli chodzi o te tokeny rosnące, no to prym tutaj wiedzie FTT ze wzrostem o 8,7%, na drugim miejscu jest USDN ze wzrostem o 6,6%, a na trzecim miejscu jest Dogecoin ze wzrostem o 6,2%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, to prym tutaj wiedzie Chain ze spadkiem o 5%, na drugim miejscu, jeżeli dobrze widzę, jest ZEK ze spadkiem o 4,1%, a na trzecim miejscu jest Toncoin ze spadkiem o 4%. A teraz przechodzimy już do wiadomości ze świata krypto. No i tutaj widzimy, że Caroline Ellison przyznaje się do winy i idzie na współpracę. Tutaj prokuratorzy z południowego dystryktu Nowego Jorku ogłosili, że postawili zarzuty współzałożycielowi giełdy FTX Garemu Wangowi i byłej dyrektor generalnej Alameda Research, czyli Carolinie Ellison, gwarantując tutaj ich współpracę w śledztwie dotyczącym upadku właśnie tej giełdy, czy też całej grupy FTX. W międzyczasie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła, że również stawia zarzuty parze za ich rolę w wieloletnim schemacie defraudacji, tutaj jeżeli chodzi o środki inwestorów właśnie w FTX-ie. Z kolei CFTC tutaj zmieniła swoją skargę i tutaj zmieniła ją na oszustwo. No i tutaj w oświadczeniu wideo opublikowanym na koncie nowojorskiego prokuratora na Twitterze prokurator Damian Williams powiedział, że zarówno Ellison, jak i Wong przyznali się do winy i współpracują z południowym okręgiem Nowego Jorku. Także to będzie ciekawe tutaj właśnie, jak oni będą pewnie się wzajemnie oskarżali. No i zobaczymy właśnie, co wyjdzie w tym śledztwie. Natomiast sam Bankman-Fried ma zostać zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, a społeczność nazywa to kpiną z amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Warto zaznaczyć tutaj, że sam Bankman-Fried wcześniej twierdził, że ma do dyspozycji tylko 100 tysięcy dolarów. No widzicie, ktoś ma do dyspozycji tylko 100 tysięcy dolarów, ale wpłaca 250 milionów. No i poza tym musi mieszkać w domu swoich rodziców w Kalifornii. Natomiast Twitter wprowadza wykresy kryptowalut i akcji. No i Twitter tutaj powiedział, że doda wsparcie dla wykresów cenowych dla głównych akcji i aktywów. Obejmują również one kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ether, a użytkownicy spekulują, że Twitter może potencjalnie dodać więcej funkcji w najbliższej przyszłości. Twitter Business ujawnił funkcję Cash Tax z obsługą indeksów w dniu 22 grudnia, czyli wczoraj. W wydaniu tym stwierdzono, że gdy główne akcje, znaczy, że będą publikowane główne akcje, fundusze giełdowe lub kryptowaluty, no i jeśli doda się przed tutaj symbolem tych akcji, funduszy, czy też nazwy kryptowalut, doda się symbol dolara, no to platforma wyświetli również wykresy cenowe obok wyników wyszukiwania. No a TradingView dostarcza dane do wykresów, czyli TradingView, czyli ta najbardziej znana platforma taka z wykresami.
Idziemy dalej, no i widzimy, że jeden na trzech singli planuje wirtualny związek w 2023 roku. Czyli tutaj chodzi o randki w metaversie. No i tutaj widzimy, że okazuje się, że mnóstwo singli planuje randki w metaversie, zanim spotka się ze swoim ukochanym osobiście. Jeszcze więcej osób uzależnia wybór partnera od własnego rozwoju osobistego. Pomimo iż metavers na obecnym etapie rozwoju pozostawia jeszcze wiele do życzenia, to wiele czołowych firm i biznesów wciąż wierzy w jego ostateczny sukces. Po tym jak rządy krajów organizują imprezy w metavers, na które nikt nie przychodzi, a generatory, tutaj AI, powoli zastępują artystów, no to teraz nadszedł czas na randki w metaversie. Idziemy do kolejnej informacji, a tu widzimy, że możliwy jest 22% spadek ceny Matika. No i tutaj czekajcie, gdzie to jest. No i cena Polygon znajduje się obecnie tuż powyżej obszaru wsparcia na poziomie 78 centów i jest to kluczowy obszar, ponieważ wcześniej pełnił rolę wsparcia. No a w rezultacie spadek poniżej tego poziomu mógłby przyspieszyć tempo spadku. No i możliwy jest tutaj spadek do okolic 60 centów. No i oznacza to spadek o 22% w stosunku do obecnej ceny. No i tu widzimy na tym wykresie właśnie ten obszar wsparcia. Jeżeli tutaj zostanie przełamany, no to mamy możliwy tutaj ten spadek do poziomu 60 centów. A ostatnią informacją na dzisiaj jest taką, że prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zatwierdził ustawę o przepisach dotyczących branży kryptowalutowej, która została ostatnio przyjęta przez Senat i Izbę Deputowanych. Ustawa wejdzie w życie za 180 dni, a do tego czasu firmy kryptowalutowe w regionie muszą dostosować się do nowych zasad. Ustawa umożliwia firmom kryptowalutowym rejestrację w Brazylii oraz zakładanie fizycznych biur. Należą tutaj do nich firmy oferujące zarówno usługi kryptowalutowe, jak też takie, które umożliwiają konwersję kryptowalut na waluty krajowe. Toruje to również drogę dla nowej agencji federalnej, która będzie regulować właśnie firmy, które zajmują się kryptowalutami i ustanawia licencję dostawcy walut, usług wirtualnych. Zgodnie z prawem aktywa cyfrowe uważane za papiery wartościowe będą nadzorowane przez Brazylijską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a inne będą regulowane przez podmiot, który ma dopiero powstać. Także widzimy, że tutaj Brazylia reguluje kryptowaluty. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Był on dosyć krótki, no ale ostatnio tutaj te wszystkie portale cierpią na brak inwencji twórczej, no i mało jest takich ciekawych informacji. Także dziękuję za wysłuchanie tego materiału, no i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!